mamy dwa tematy do obgadania. Kiedy myślę sobie o tych historiach, to z jednej strony kusi mnie porozmawiać o literaturze, bo to jest bardzo literackie, co dałeś nam. Ale oczywiście no, do literatury nie podejdę, dopóki nie spytam o historię miłości do Kuby. No, to jest, z każdą miłością jest podobnie, albo z niektórymi, a przynajmniej ta była z przypadku. Przypadkowy wyjazd na Kubę z przyjaciółmi i w jakąś taką część świata, która zupełnie mnie nie interesowała. Ja w tym czasie zajmowałem się Katarami z Langwedocji, średniowieczem, herezjami, królem Alfonsem El Sabio, królem Kastylii, muzyką średniowieczną, ale zupełnie nie przypuszczałem, że na Kubie znajdę no, taką drugą ojczyznę, bo pojechałem pierwszy raz, jeszcze nawet bez znajomości języka i wyczułem, że to jest miejsce, do którego muszę wrócić. No i udało się, Kiedy to było? No prawie 15 lat temu już. No i tak się stało, że od tego czasu wracam. Znaczy, my mieliśmy szczęście dość duże, dlatego że z nami był Andrzej Słodkowski, który robił filmy dla różnych stacji podróżniczych o całym świecie, między innymi o Kubie. W związku z tym mieliśmy takiego Cicerone, przewodnika, który nas od razu wyprowadził z tych hoteli. Czyli właściwie ja pamiętam, że jedną noc spędziliśmy w hotelu takim klasycznym, bo to już był wymóg do otrzymania wizy, a potem już wyruszyliśmy po prostu w interior. Czyli on nam już pokazał tą Kubę taką nieturystyczną, taką poza tymi resortami. Taką Kubę, wtedy się jeszcze uważało, że nie wolno w ogóle wyjeżdżać poza hotele. Ja nawet jeszcze potem, po latach spotykałem ludzi w samolocie, którzy mówili, jak to, przecież nie wolno po Kubie podróżować, wolno tylko jechać do hoteli, reszta wyspy jest zamknięta. To rzeczywiście nie była prawda. Natomiast właśnie mogliśmy pojechać w takie miejsce, zamieszkać u ludzi w domach. Przede wszystkim zamieszkać u ludzi. A że Kubańczycy, mimo że nie znają języka, są ogromnie kontaktowi, no to od razu to porozumienie się nawiązało. I poczułem, że tam jest jakaś moja emocja, że tam jest gdzieś, odpoczynając od jakichś klisz z dzieciństwa, bo ja w dzieciństwie oglądałem, robiłem filmy o kowbojach, przyjeżdżało kino objazdowe pod Przemyśl raz w tygodniu, a tu ci kowboje jeździli na ulicach. No, od takich najprostszych rzeczy, po jakąś taką emocję, niezwykłą emocję, która poczułem, że to jest moje i że muszę tam wrócić. No i... A ci ludzie, których spotykałeś wtedy, bo to jest książka o ludziach, więc już ty trochę wrzucasz nas jak bombę w środek jeziora, mówiąc o ludziach, o tej nieturystycznej Kubie. Ci ludzie, te pierwsze spotkania z ludźmi, jak one przebiegały? No ja powiem szczerze, że ja już nawet niektórych bohaterów tej opowieści poznałem po raz pierwszy, kiedy pojawiłem się na Kubie. Tam spotkałem taczkarza, który nagle wyjął długopis i na ręce zaczął rysować historię Kuby, ale również historię Polski, również historię świata. Potem się okazało, że jest poetą taczkarzem. Tam już poznałem kowboi po tym pierwszym wyjeździe, z którymi pojechaliśmy w góry na nielegalne wyprawy, którzy potem stali się takimi pierwowzorami tych opowieści. Także to ciekawe, że już na takim pierwszym spotkaniu okazało się, że mogłem poznać takich ludzi, którzy potem nawet weszli do książki. I co oni takiego pociągającego mieli wtedy? To trudno powiedzieć. Po prostu czasem przyjeżdża się do świata, który się ogląda z zewnątrz, tak? Do świata, po którym można się wzrokiem, po którym można przesunąć, zobaczyć piękną architekturę, zobaczyć jakieś piękne krajobrazy. A tutaj tak od razu wchodziło się w kontakt bezpośredni. Czyli tak naprawdę ja najbardziej pamiętam z tego czasu spotkania z ludźmi, nawet bardziej niż te krajobrazy, niż te obrazy, które gdzieś mi się zacierają. I już nie do końca pamiętam, czy ja je widziałem po raz pierwszy wtedy, czy już potem przy wielokrotnym powracaniu mi się utrwaliły. Więc może to, trudno mi to powiedzieć. A to jest, co jeszcze ciekawego jest w tej Kubie, że ona jest bardzo bliska kulturowo jednak nam. To znaczy jest tam, wprawdzie jest to brama do Afryki, jest to inne, ale można wejść w to. Po prostu. To jest przez tą łacińskość prawdopodobnie. Ale że co konkretnie? Znaczy, że można wysłuchać opowieści, można je zrozumieć, a na dodatek wydaje mi się, że... O, może to będzie lepsze. Jak tam pojechałem po raz drugi, ale pojechałem sam w dość takich dramatycznych okolicznościach i chciałem, i moja mama tutaj została, którą chciałem uspokoić jakoś. I wysłałem mi takiego SMS-a, akurat byłem w Trinidadzie de Cuba, aż tam, gdzie działy się te opowieści. I napisałem mi takiego SMS-a. Moja mama pochodzi z takiego małego miasteczka pod Przemyślem, Dubiecka. I napisałem mi takiego SMS-a. Moja mamo, jestem w Trinidadzie. I teraz wyobraź sobie, że to jest takie Dubiecko, tylko 50 lat temu i wszyscy czarni. Więc ja myślę, że również na tej Kubie znalazłem i swoje obrazy dzieciństwa.
I kto wie, czy ten Trinidad i te góry Escambray to nie był jakimś ekwiwalentem Doliny Sanu, nad którą spędzałem wszystkie wakacje pomiędzy właśnie Dynowem, Przemyślem. Ale co takiego w Dubiecku, bo ja na przykład nie wiem. To jest, wiesz, to już tak daleko idziemy w taki opis, ale faktycznie mogę powiedzieć tak, że gdzieś jest taka, że gdzieś chyba też ukryłem w tym kostiumie trochę. Tak naprawdę to opowiedzieli się w Trinidadzie, no bo akurat tam poznałem tych ludzi, wszedłem w tą Kubę i jestem zakochany w niej, poznałem tą kulturę, ale gdzieś tak naprawdę to mogłoby się dziać wszędzie. Ktoś inny mógłby stworzyć taką opowieść o jakiejś swojej przestrzeni, w której się wychował czy żył. Nie wiem, mi ta Kuba otwarła jakąś moją własną wrażliwość. Ja nie potrafię tego jakoś tak sprecyzować, tylko piszę, gdzieś tam próbuję, ale to trudne pytanie zadajesz, ciekawe, do zastanowienia się. Trochę też intymne, bo to jest pytanie o twoje, o ten twój pomost taki, do, taki klucz do dzieciństwa, nie? Myślę, że tak. Myślę, że dlatego właśnie ta książeczka, to miłe, co mówisz, że się troszeczkę też jakby wydostaje z takiej opowieści podróżniczej, czy z tak zwanej prozy podróżnej, dlatego, że znalazła ten pomost. Zresztą tam jest wiele takich elementów, które ja przetransponowałem z polskich osób, z wydarzeń, które wydarzyły się w Polsce, z ludzi, których poznałem w Polsce. Czasem to są jakieś drobiazgi, takie właśnie szalenie intymne, które właśnie usłyszałem, albo poznałem tutaj. Na przykład? No nawet takie różne historie mitologiczne, które zasłyszałem od na przykład moja, o, to jest moja babcia, która była mistrzem opowieści, takim właśnie jak ci Quenteros kubańscy, czyli moja babcia opowiadała bajki non-stop i zmyślała je. Ona mieszała filmy, które ktoś jej opowiedział, jakieś historie, gdzie usłyszała, jakieś zdarzenia, które wszystko jej się to miksowało oczywiście. Ja potem nawet rozpoznawałem to w kinie, że może to jest fragment jakiegoś przedwojennego filmu, który moja babcia opowiadała i właśnie ja się wychowałem w takiej opowieści. Podobno była słabym odbiciem swojej matki, która w ogóle wychowała się w tym takim czasie kultury oralnej, opowieści, gdzie nawet to kino rzadko zajeżdżało. I chyba ja dzięki mojej babci w ogóle mam taką potrzebę opowiadania historii i opowieści. A to też się wiąże z tym moim właśnie dzieciństwem. Nawet tam są takie nawet historie jakieś, które mogłyby właśnie i mitów, mitologii, których pewnie ja usłyszałem tu w Polsce, jakichś tam drobiazgów o ludziach, którzy doili mleko z lejców, który tutaj przeniosłem na jakieś afrykańskie historie. To są czasami jakieś takie szczegóły w jednym zdaniu, jakaś taka iskierka, jakiś błysk, jakiś taki drobiazg. Ale ten pomysł istnieje. To ciekawe, co mówisz o tych baśniach, bo kiedy ja dostałem tę książkę, to sobie pomyślałem, no chyba dawno nie czytałem książki o Ameryce Łacińskiej, o Karaibach, napisanej przez polskiego autora, autorkę, Klementynę Suchanow, Królowę Karaibów, ostatnio. No ale to dobrze, że się pisze reportaże, tak sobie pomyślałem. Zacząłem czytać, to sobie to druga myśl była taka, no pomyliłeś się chłopaku trochę, ponieważ tutaj sprawa nie jest taka prosta. W zasadzie ja nie wiem, jak to należałoby nazwać, czy to jest baśń, czy ty trochę próbujesz mitologizować jakieś opowieści. No rozumiem, że tym tropem jest to mieszanie tej rzeczywistości z takim, z taką trochę łudą. Ale później pomyślałem, że być może jest jakiś taki gatunek, do którego ty sięgasz i on jest związany z tamtą kulturą. Możesz wyjaśnić tę swoją formę opowieści? Znaczy ona tam gdzieś jakoś, ona kształtowała się, ona w ogóle faktycznie wyszła od takiego pomysłu, pewnie takich jakby mini reportaży. Ale potem okazało się, że zaczęły kolejne postaci powracać w opowiadaniach, czyli jakby te opowiadania budują pewną społeczność, która tam jest. Co ciekawe, w związku z tym, że też jest takie zatopione w tej całej troszkę takiej mistyce kubańskiej, która związana jest z religiami, które tam panują. Bo też to trzeba wiedzieć, że Kuba jest szalenie religijna i są to religie takie domowe, religie codzienne, czyli praktykuje się te religie nie poprzez powiedzmy rytualne chodzenie raz na jakiś czas do świątyni, ale właściwie cała rzeczywistość, te ołtarze są obecne w domach, zmarli są obecni w domach, ponieważ w tych religiach nie ma zmartwychwstania, w związku z tym wszyscy żywi żyją ze zmarłymi, w związku z tym te historie też jakby przychodzą i tam są obecne. Dlatego
czy to jest mitologizacja. I akurat starałem się wszystko to oprzeć bardzo konkretnie, w tym bardzo realności konkretnej kubańskiej, czyli i te zwyczaje w ten sposób wyglądają, i te wierzenia w ten sposób wyglądają, i stosunek do tych religii tak wygląda, tych ludzi, jak ja opisuję tutaj. A to, że no ci ludzie sami są w jakieś baśni czasami zatopieni i w historiach, które sami opowiadają. Dlatego, że tam też właśnie ta tradycja opowieści jest bardzo silna. I znałem takich ludzi, którzy opowiadali wręcz całe historie jeszcze związane z Afryki. Ludzie, którzy zapamiętali historię z Afryki, no język zapamiętali, bo ten język Jorów jest używany nadal podczas ceremonii religijnych. Więc tamta rzeczywistość jakiejś Afryki mitycznej, którą nawet nie pamiętają ci ludzie, bo ją przywieźli na statkach jako niewolnicy, która się wymieszała jeszcze z chrześcijaństwem, z tym, co chrześcijaństwo przyniosło i tymi opowieściami. Wszystko się to zmieszało, zmiksowało. Bogowie się połączyli, mają wiele twarzy. Już nie wiadomo, kto jest jakim Bogiem, który Bóg z jakim Bogiem wchodzi w jaką reakcję. Jest to bardzo interesujące i to gdzieś do tego jeszcze ci bogowie afrykańscy też troszkę jakby pokazują namiętności ludzi żywych. Oni są tacy jak my. I to znowu powoduje, że ludzie się utożsamiają z tymi bóstwami, są ich konkretnymi synami. Noszą emblematy, które świadczą o tym, że są synami poszczególnych bogów. Na przykład nie chcą pływać, ponieważ ich matką jest Jemaja, królowa oceanów i boją się, że mogą nie wrócić pewnego dnia i utoną. I z tego powodu konkretnego wielu Kubańczyków po prostu nie pływa. A jaka jest opowieść związana z tą boginią? No to jest Jemaja, to jest bogini, która jest królową oceanów, podróży, żywiołów. Jej naturę się obserwuje, obserwując właśnie ocean. Tak mi tłumaczyli kapłani. Patrz na ocean, zrozumiesz, jaka jest natura tej bogini. Raz już spokojna, raz gwałtowna. Czasem tak gwałtowna, że można samochód umyć, podjechać nad morze i fala słoną wodą. To kiepski pomysł, ale umyje ten samochód. No i dlatego nie umiem pływać, mówi. Ponieważ i ty też się zastanów, bo akurat ja nie jestem, ale mój przyjaciel, który był ze mną i okazało się, że jest synem tej bogini i który bardzo wypływał daleko w morze, co bardzo mnie niepokoiło, to poszedł do tego kapłana, który powiedział mu to, że nie wolno ci, bo albo ty pewnego dnia poczujesz, że tak bardzo chcesz zostać, że zostaniesz, albo Jemaja pomyśli, ja go zatrzymam, bo bardzo go kocham. I przestał pływać na szczęście tak daleko. A teraz opowiadasz prawdziwą historię. Prawdziwą historię. Więc to wszystko są prawdziwe historie. Oczywiście tu jest wszystko to pomontowane. No, niektóre sprawy się komuś innemu wydarzyły, niektóre wyolbrzymiłem, niektóre wymyśliłem, ale też na podstawie jakichś wielu różnych drobiazgów, które usłyszałem, które gdzieś zmontowałem. Dlatego wielu osobom tutaj w tej opowieści zmieniłem imiona. Dlatego, że nawet nie po to, żeby ktoś ich odszukał, aczkolwiek okazuje się, że są odszukiwani już przez pierwszych czytelników. Ja mimo tego, że ich ukryłem, ale po prostu przypisałem im takie wydarzenia, które nie są prawdziwe. No, w związku z tym nie chciałbym ich obciążać życiorysami, które do nich nie należą, ale mogłyby być ich życiorysami. Bo chciałem na przykład opowiedzieć o przeszłości niewolniczej, prawda, przodków, dziadka, pradziadka, skąd się to wzięło, nie? I dlatego no, postanowiłem ubrać jednego czy drugiego z tych postaci w taką historię. No, moim zdaniem te opowieści przekraczają te granice czegoś, co się nazywa popularnie teraz non-fiction i ale też fiction, to znaczy ty zrobiłeś coś takiego, co też jest jakimś rodzajem opowieści też o tym, co ty wierzysz. Dlatego pytałem, czy to jest prawdziwa historia, bo to zaczęło brzmieć, jakbyś tworzył jakąś kolejną opowiastkę, jakąś przypowiastkę wręcz, coś no, prawie że biblijnego. Ale to jest coś takiego, że też się zdarzają, oczywiście ja je słyszę, bo ktoś może na przykład przy kimś taka sytuacja może się wydarzyć i ktoś tego nie usłyszy, czy nie zrozumie. A mi to ucho tam już się otwarło właśnie na te opowieści. Bo Kubanom do niedawna jeszcze byli ludzie, którzy za pieniądze opowieści opowiadali. Nie było telewizji, teraz też są tylko dwa programy, czy dwa albo trzy też nieregularnie chodzące, ale dawniej to było tak, że przychodził gość, przez sąsiedzi się zrzucali kasą i opowiadał historie, przeróżne opowieści, więc tam jest to... Wiesz co, takie żywe, no trudno mi powiedzieć, ponieważ akurat to się wydarzyło naprawdę z tą historią o tej bogini i Jemaja i o przyjacielu moim, który zbyt daleko wypływał w morze. I jest gotowa opowieść. Słuchaj, bo ja pytam o to dlatego, że też się tak po ludzku martwię. Czy ty za bardzo nie ulegasz temu wszystkiemu?
No to znaczy dlatego bardzo dobrze, że tam jeżdżę tylko dwa razy do roku. W związku z tym tak naprawdę o tym wszystkim mogę pisać, jak jestem już tutaj. I tam po prostu staram się ładować akumulatory, robić notatki, czy fotografować, czy coś po prostu zbierać, co potem się nagle, potem już w trakcie pisania odzywa samo, przypomina się, bo gdzieś tam zapisane jest w środku. Natomiast nie, dlatego że no cóż, ja po prostu normalnie żyję takim, myślę, otwartym życiu, które wymaga ode mnie wiele. Ja również na Kubę jeżdżę z ludźmi, którym to Kubę pokazuję. Jestem za nich odpowiedzialny i to też jest kawał roboty, także no to tak. Też jest też taka sytuacja. No tak, ale też pytam o taką sferę, zostawmy na razie tą realną, ale taką sferę, powiedzmy, metafizyczną. Moim zdaniem jesteś na taką... Poznałem wreszcie jakiegoś religijnego człowieka w Polsce. Wiesz co, no to ciekawe, że o której mówisz. Już mi kiedyś, 100 lat temu ktoś tak powiedział. W okresie, kiedy byłem szalenie oczywiście zbuntowany i absolutnie ateistyczny, to już mi ktoś powiedział, czytając jakiś mój pierwszy 100 lat temu tekst właśnie, że jest tam jakaś zamyta fizyki. Zresztą potem druga książka, którą wydałem, Słowo, obraz, terytoria, czyli te dramaty średniowieczne, też są jakimś takim zmaganiem się z tym tematem. Więc no, ciągle się składamy z tej przestrzeni jakiejś duchowej i rzeczywistej. Tak? Ja czasem nawet uważam, że o pewnych sprawach realnych, tych takich non-fiction, nie da się do końca opowiedzieć. Czasem trzeba trochę fiction, żeby to non-fiction opowiedzieć, żeby do opisania pewnej prawdy, jeżeli w ogóle istnieje, czasami trzeba pewnej opowieści, czasami trzeba właśnie pewnej fabuły nawet. Ale masz na myśli coś konkretnego teraz? Nie, raczej zadano mi takie pytania wielokrotnie. Miałem takie pytania, czy to jest takie bardzo non-fiction i czy to ma być non-fiction i dlaczego ja nie chciałem napisać o tym, tylko Trinidadzie po prostu reportaży. A ja na początku chciałem, ale się nie dało. Po prostu już przy pierwszym opowiadaniu okazało się, że nie da się opowiedzieć. Bo jeżeli główny bohater ma wizję, że jego przodek indiański mieszka w grocie, a on jest przedsiębiorcą, więc kupuje tą grotę i zakłada tam chlewiki, bo potrzebuje bliskości tego swojego przodka, Taino. A ja to był moment, kiedy w ogóle dowiedziałem się, że jeszcze religie indiańskie są na Kubie, o czym nie wiedziałem przez wiele lat. Więc nawet ci przyjaciele mnie zaskakują, dzisiaj nagle mówiąc, znam gościa 7 lat, a on nagle mówi, słuchaj, ale jestem kasikę indiańskim. A ja mówię, no coś przeczuwałem, bo wiedziałem, że w nim jakaś taka energia jest. Ale on nagle się otworzył, ponieważ no, w życiu mu się tak poukładało, że mógł się sobie na to pozwolić może jakoś psychicznie, czy dojrzał do tego. Już w pierwszym opowiadaniu reportażowym mamy szaleństwo. Ale wszystko zaczyna się od tego, że Nemesio spadł z krzesła. Gdyby nie spadł z krzesła niebobitej historii, więc, no więc taka jest Kuba, nie wiem, ona jest jakaś magiczna, no. Ale mówisz o, to jest ciekawe, co mówisz o energii czyjejś. Zatrzymam się przy tym, dlatego że to też zdradza, jak ty widzisz ten świat. Jak opowiadasz, to zaczynam ci wierzyć, że jednak twardo stoisz na ziemi. Kiedy czytam, myślę sobie, że jednak płyniesz z tymi historiami. Kiedy wjeżdżasz do Kuby, kiedy przylatujesz na Kubę, jest coś takiego, że zmienia się trochę twój obraz świata, myślenia, postępowania, też takiego wyobrażenia o swoim losie. Czy nie? No wiesz, to na pewno jest takie miejsce, gdzie ja mogę sobie lepiej się sam przyglądać, tak? To znaczy jednak jestem wobec tego świata. To znaczy on jest jednak nieco inny niż ja. On ma inną temperaturę. On jest jednak trochę inny kulturowo. On inaczej biegnie w czasie. W związku z tym ja jestem w nim obcym ciałem, więc też jakby mogę się wobec niego odnosić, prawda? Więc może bardziej mnie czasami dotyka, mogę się sam bardziej trochę obserwować. Potem mam tam taki czas na samotność jakąś taką i taką nostalgię, która mi bardzo doskwiera. Więc ja nawet dzisiaj w nocy, lecąc tutaj, co nadejdzie na Kubę, wcale nie jestem szczęśliwy, bo wiem, że pierwsze takie emocje, które mnie dopadną, to będzie tęsknota, nostalgia i też takie właśnie wrzucenie w jakąś taką samotność. Potem to oczywiście się zmienia, po prostu tam zaczynam się nagle dobrze czuć i wiem, że to życie mi odpowiada, ale... Kiedy wyjeżdżasz, już czujesz nostalgię za Kubą? Kiedy wyjeżdżam, tak. Kiedy wyjeżdżam, to już się boję, że może nigdy nie wrócę. Naprawdę? No to takie są historie, że człowiek zawsze czegoś bardzo kocha, coś bardzo kocha, to zawsze ma lęki różnego rodzaju.